Panie Andrzeju, jak tam ten trzeci festiwal Pan wspomina? Co najbardziej Pan pamięta z tego festiwalu? To 2016 rok, kawał czasu, prawda? Już. Dawno, ale to festiwal, na którym zbliżyliśmy się do tradycyjnych dań, do tego, żeby przybliżyć mieszkańcom to, co jest najważniejsze. I do tradycji smaka. Nie tylko, prawda, tutaj Starej Kiszewy, czyli Kaszub, Kociewia, tego pogranicza, ale w ogóle kuchni staropolskiej, prawda? Tak, a na niej przecież najważniejsza była dziczyzna. Dzisiaj zapomniana. Chyba nas, Panie Andrzeju, przyłapali, tak? Nasi widzowie już mogą śledzić naszą rozmowę, a my tak sobie tutaj z sekretarzem gminy Stara Kiszewa, Andrzejem Chińcem, wspominamy trzecią edycję festiwalu Kiszewskie Smaki. Mam wrażenie, że to była edycja najbliższa sercu Pana Andrzeja, a to dlatego, że zawodowo jest Pan oczywiście samorządowcem, sekretarzem gminy to Pana stanowisko, ale poza tym ma Pan hobby, jest Pan myśliwym. Hobby, jestem myśliwym, ale nie zgodziłbym się z tym określeniem. No proszę. To jest coś więcej. Myślistwo. Tak, to jest część życia. To hobby, ale znacznie poważniejsze. Faktycznie no, ono przenika nieco więcej czasu. Także w dużym stopniu wnika w życie rodzinne. Nie tylko chodzi o poświęcony czas. Faktycznie trzeba go to bardzo znaczy, dużo poświęcić. W wystroju wnętrz ma pan poroża w domu, tak? Owszem, owszem. Różne inne tego tak, typu te atrybuty. Elementy, tak, te elementy towarzyszą myśliwemu. Ale tak zwana flinta, strzelba, czy jak to się nie znam? Nie, strzelba jest schowana. Bezpiecznie schowana. Natomiast tak, dom zdobią trofea. I oczywiście to, co najważniejsze, mieści się w zamrażarkach. A, czyli mówimy o tej kuchni, stąd właśnie ta trzecia edycja, bo na tej trzeciej edycji, nie po raz pierwszy, ale chyba po raz pierwszy w takiej formie głównego takiego leitmotivu pojawiła się dziczyzna. Zgadza pojawił się. Się dzik, ale to za sprawą pana Adama. Pan Adam to jest taka postać znana tutaj tak, na festiwalach już i w okolicy. Tak, pan Adam Dębski, także samorządowiec, bo w tym czasie był radnym gminy, ale to przede wszystkim prezes mojego koła łowieckiego, koła Jedność. I z nami właściwie jest od początku i dzięki temu festiwalu. Pojawił się ten dzik. Dzik i jego sposób jakby przygotowania. Czyli tak? Gruszki, które tak, były jednym tak. z dodatków do tego dzika. Pamiętają Państwo tą edycję zapewne, co był rok 2016, więc już jakiś czas temu, ale myślę, że takich przeżyć jak dzik Pana Adama to się nie zapomina. Drodzy Państwo, ciekawostka jeszcze, jak przy każdym odcinku. Guziki pana sekretarza. Cóż to za specyficzne guziki? Już o nich dzisiaj plotkowałyśmy z dziewczynami w kuluarach. One tylko imitują poroże jelenia, ale faktycznie no, koszula jest w takim stylu myśliwskim, takim, aby też czyli dopasować się do, sercu. Do pasji, o której mówiliśmy, i do tego odcinka, który poświęcony był tradycyjnym smakom, właśnie smakom pochodzącym z naszej ziemi. Piękny festiwal. Bo nasze łowiska są naprawdę bogate i piękne. To był piękny festiwal. Wiele przygód, o których jeszcze będziemy mówili. Fantastyczne gwiazdy. My tutaj sobie pozwoliliśmy też wyłożyć i artykuły prasowe. Ja nawet mam taki scenariusz, z którego wówczas korzystaliśmy, więc można sobie powspominać, odtworzyć ten festiwal naprawdę krok po kroku. Jeśli chodzi o tego dzika i o tą dziczyznę na festiwalu, pamięta Pan, jaki był oddźwięk, jeśli chodzi o naszych widzów, bo tłumnie wtedy przybyli. Zresztą pamiętam jak kolejki. Edycję. Pamiętam tak. kolejki i. Bo dziczyzna to tak często się ludzie wycofują, jak słyszą dziczyznę, tak? Tutaj chcieliśmy to odkłamać podczas tak, festiwalu. Tak. Udało się. To był nasz cel, aby przedstawić, że dziczyzna jest dla każdego, że ona może gościć w każdym domu. I że nie jest trudna do przygotowania. No to ciekawa jestem, a propos tego trudna do przygotowania, co ma do powiedzenia nasz mistrz. Też byłbym ciekawy. Który jest od pierwszej edycji festiwalu Kiszewskie Smaki, pan Mariusz Gachewicz. Myślę, że czas przejść do kuchni. Stara Kiszewo, Dasz Bór! Moi drodzy, witamy Was po raz kolejny. Znowu płaczemy razem tutaj z Andrzejem, moi drodzy, Waszym sekretarzem. Płaczemy z powodu, że Was tutaj nie ma, w tych cudownych okolicznościach. Ale moi drodzy, mam nadzieję, że za rok, Andrzeju, się spotkamy już normalnie, że będziemy mogli Was obdarować tym dobrem, które przygotujemy. A dzisiaj, moi drodzy, ja jestem tylko statystą. To Andrzej udowodni i my chcemy wszystkim udowodnić, moi drodzy, że dziczyzna jest czymś fantastycznym. Jest to
prostota, jest to natura, moi drodzy, jest to najstarsze mięso, moi drodzy, że tak się wyrażę, bo to biegało po lesie, w tych cudownych lasach biega dziczyzna i ją możecie wykupić, ale Andrzej o tym Wam już opowie i pokaże, co dzisiaj przygotujemy. Andrzeju. Tak, w 2016 roku podczas festiwalu także przygotowaliśmy dzika w całości, podaliśmy go z gruszkami. Przygotował nam go, przypomnij mi, jak miał... Adam Dębski. Adam Dębski, moi drodzy, pozdrawiamy Adama. Adam, jesteś fantastycznym człowiekiem, na pewno za rok się widzimy i na pewno nie tylko dzika zrobimy, a myślę i łanie. Także Adamie, dalej, jedziemy. Pamiętamy te kolejki za tym dzikiem. Dzisiaj będzie dzik w nieco mniejszej postaci. Ja chcę pokazać, że... w sposób prosty, w każdym domu, każda gospodyni może przygotować gulasz z dzika. I taki jest pomysł tego odcinka. I Mariusz. Moi drodzy, prostota. Prostota, mięso jak mięso. Wszyscy mówią, albo będzie suche, albo będzie twarde. Ten. Moi drodzy, przede wszystkim miłość, namiętność i w serduchu. To, co zawsze powtarzam, to, co w sercu, to na talerzu. Odrobinę czasu, cierpliwości i takiego dzika przygotuję. A proszę, prosiłbym Ciebie, mój drogi, ażebyś oczyścił go, pokazał, jak łatwo jest oczyścić dziczyznę, bo musimy zdjąć błony, moi drodzy, wyciąć kości. Mamy przygotowane dzika, jest fragment schabu, jest udziec, są żebra i przede wszystkim pierwsza rzecz, dobre oczyszczenie. Oczywiście. Moi drodzy, musimy oczyścić, żebyśmy później nie mieli właśnie łykowatego mięsa, żeby coś nam się w zębach nie ciągnęło. Dlatego musimy te błony oczyścić. Tak jest. Udziec jeszcze zawiera fragment kości. Odwracamy i widzimy, że nie jest to trudne. Moi drodzy, jedziecie sobie po błonkach, wyciągacie kość. Pamiętajcie o tym, że w domu gotuje się zupy, robi się wywary. Takich kości nie wyrzucamy, tylko wrzucamy je do wywaru, do rosołów i sobie gotujemy. Także z tej dziczyzny naprawdę może wyjść fantastyczny wywar, a moglibyśmy zrobić jakiś sos nawet, moi drodzy. Oczywiście, ciemny. Oczywiście. Upalić kości, wrzucić upalone warzywa i sobie, moi drodzy, obgotować. Dzisiaj będziemy proponować gulasz... na winie. Co się ale... na winie, moi drodzy? Ja to się śmieję tutaj. Dzik się zdecydowanie pewnie nie nawinął. Został upolowany pewnie w obwodach. Przede wszystkim zbadany, moi tak drodzy. Tak jest, tak jest. Legalnie odłowiony, odstrzelony, przebadany i kupiony. Także, moi drodzy, z dziczyzną jest tak, że dzika trzeba badać, bo może zawierać różnego rodzaju choroby, nawet włośnice, tak? Czy jakieś inne pasożyty. Z tego, co się orientuję, bo oboje jesteśmy myśliwymi, to sarninę można jeść bez badania. Jest to tak delikatne mięso, że możemy je jeść bez badania, ale oczywiście te mięso, moi drodzy, nabywamy w sprawdzonych miejscach. I z tego, co się orientuję, teraz w kołach łowieckich może przeciętny Kowalski zakupić sobie dziczyznę. I moi drodzy, uwierzcie mi, że ta dziczyzna nie jest tak droga, jak wszędzie o niej opowiadają. Z tego, co kojarzę, ja nie wiem jak tutaj w kołach, ale za jakieś 5 zł za kilogram na skupie można kupić w całości, tak? Dzika, jaka to jest kwota? Tak, to jest taka kwota, która ale faktycznie... Ale pamiętajcie, że ze skórą wtedy dostajecie tak. Z kośćmi nie wybrany element. Czemu jest droga dziczyzna? Ja już Wam mówię, moi drodzy, bo kupujemy element schabu, gdzie dzik jest wielki, a schab jest malutki. I ten schab kosztuje później 70 zł za kilogram. Tak jakbyście kupywali polędwicę wołową, moi drodzy, w sklepie, to na nim zapłacicie 60, bo byk jest wielki, a polędwica jest, moi drodzy, tylko jednym z elementów. Zobaczcie, moi drodzy, jak odsłaniam te właśnie części dzika, które są właśnie oczyszczone, będą stanowiły podstawę dla naszego gulaszu. Wiadomo, no te błony, one, gdybyśmy je pocięli razem z kostkami, pozostałyby, to potem, no, pozostałyby twardziejsze od pozostałego mięsa. Zdecydowanie tak. I dlatego oczyszczenie jest jakby podstawą dalszych, dobrego dania. Także tutaj już, moi drodzy, zaczynamy te mięso czyścić, a przejdźmy tutaj, ja Wam pokażę, jak szybciutko zrobimy, moi drodzy, ja zrobię szybki dodatek pod tytułem kopytka. Mam pirek ziemniaczane, które mi zostało z obiadu, dodaję odrobinę, moi drodzy, mąki,
dodaję jajko. Jedna tylko ważna rzecz, moi drodzy. Jajko musimy, moi drodzy, sprawdzić. Pamiętajcie, jest to rzecz bardzo ważna. Jajka nie wybijamy od razu bezpośrednio, czy do tatarów, czy do różnych mas, bo może być jajko popsute, a mamy taką temperaturę, gotujemy na dworzu, musimy z tym uważać. Bardzo proszę, moi drodzy, jajeczko wylądowało w pire. Do tego dajemy odrobinę soli i mamy, moi drodzy, zobaczcie, przygotowane. Za chwilę będzie przygotowane ciasto do kopytek. Jak Andrzej się upora, moi drodzy, z oczyszczeniem dzika. Za chwilę tam przechodzimy, bo będziemy obsmażać. To jest rzecz najważniejsza, czyli zamykanie mięsa. Widzicie? Tutaj ciasto mi się klei. Dodajemy jeszcze odrobinę mąki. Moi drodzy, ja tu gadu. Dorota gdzieś tam biega. Ona obiecała mi, że przyjedzie. Znaczy raz jej zabrakło, moi drodzy, tylko na Kiszewie, ale z powodów, no niestety dziewczyna nie mogła do nas dojechać, być na tej imprezie, ale obiecała mi, że już do końca świata, jeden dzień dłużej, będzie zawsze z nami. Także tak to wygląda. Zobaczcie, takie ciasto, moi drodzy, wysypujemy sobie na stolnicę. Podsobujemy jeszcze mąką. Ja sobie pozwolę tutaj o zabranie rękawiczki, ażeby jesteśmy w plenerze. I moi drodzy, wyrobimy sobie ładnie ciasto na kopytka. Jak ciasto zaczyna, moi drodzy, odchodzić, to znaczy, że jest gotowe. I kopytka będziemy, nie dodajemy już wtedy mąki, bo te kopytka będą za twarde. Pamiętajcie, że twarde kopytko to jak zły gulasz, moi drodzy. Także kopytko musi jeszcze wchłonąć nam odrobinę sosu, który będzie przygotowany. Kroimy, Andrzeju. Kroimy, no oczywiście zgodnie z zasadą, tak jak normalną wieprzowinę. Dokładnie, moi drodzy. Mamy włókna, tak, w poprzek włókien. Przecinamy włókna. Przecinamy. To jest bardzo ważne, moi drodzy, tak jak czasami tniecie steki, jak zetniecie go razem z włóknami, będziecie go rzuć i rzuć. Jak przetniecie włókna, zjecie ze smakiem. Moi drodzy, kroimy tutaj w niewielką kostkę, gdyż chcemy, ażebyśmy dzisiaj zjedli ten gulasz. Tak. Im większa kostka czasami w gulaszu, tym lepiej. I taki, moi drodzy, taki gulasz powinien być przygotowywany rano, tak jak wtedy w Kiszewie. Szykowaliśmy wszystko to wcześniej, wrzucaliśmy do wielkiego gara i to się nam pomalutku gotowało, pomalutku bąblowało, to wszystko dochodziło, bo musimy pamiętać o tym, kiedyś jednogarnkowe dania były gotowane właśnie z dziczyzny, z tego co znaleźliśmy na polu, czyli marchew, pietruszka, seler, wrzucane było wszystko do jednego garnka, stawiało się to na ognisku, na palenisku i szło się do pracy. Później się wracało, moi drodzy, i się jadło to, co się ugotowało. Także tak to wyglądało i dlatego te potrawy, które dzisiaj gotujemy czasami, nie będą nigdy tak smakowały jak te kiedyś, bo one miały czas do zrobienia, a dzisiaj byśmy chcieli wszystko szybko. Moi drodzy, ta pandemia spowodowała to, że zatrzymaliśmy się troszeczkę w miejscu i dobrze, może z jednej strony dobrze, pandemia jest czymś złym i to bezwzględnie, ale zatrzymaliśmy się troszeczkę, możemy o czymś pomyśleć, możemy zastanowić się nad wartościami swojego życia, nad tym, co byśmy chcieli w życiu zrobić i do czego... Moi drodzy, wielu z nas do kuchni weszło, ale wielu z nas zobaczyło po raz pierwszy sąsiada, po raz pierwszy odkryło, że w ogródku ma marchewkę, po raz pierwszy zobaczyła, że ma tak wspaniałego sekretarza, z którym może gotować, moi drodzy. I to jest coś fantastycznego. Moi drodzy, ja sobie gadu, a tutaj Andrzej nam już przygotował, moi drodzy, dziczyznę, którą zaraz, moi drodzy, jak widzicie, nie widzicie, znaczy widać, ale nie czuć. Ja tutaj sprawdzam ręką, czy jest nagrzany tłuszcz. Musimy pamiętać o jednym. Nagrzewamy bardzo mocno tłuszcz, ażeby zamknąć tą dziczyznę. Tak. Jeśli ją wrzucimy na nierozgrzany tłuszcz, ona zacznie się dusić i puszczać wodę. Dlatego później macie mięso, moi drodzy, suche. Mariusz, a jeszcze tak, o, wziąłeś oddech, więc ja szybciutko to wykorzystuję. Zresztą jak podczas każdego festiwalu, na którym mieliśmy okazję na żywo z Państwem się spotkać, na tym festiwalu, który teraz wspominamy, na trzeciej edycji, robiłeś również sorbet z piwa tutaj regionalnego i wtedy użyłeś magii i zrobiła się taka fantastyczna atmosfera. Moi drodzy, powiem tak. Z dymem.
Kuchnia to chemia i fizyka. Tak, nic miłość. Innego, moi drodzy. A jak chemia i fizyka, to tak, przetwalnictwo doskonale. A piwo jeszcze do tego i chemia to jest coś fantastycznego. I od tego czasu, Mariusz, to zdjęcie twoje z tą taką właśnie, z tą mgłą taką niesamowitą jest zawsze na plakacie Kiszewskich Smaków, czyli stworzyłeś tradycję, nie pierwszą, nie ostatnią. Moi drodzy, pewnie. Ja myślę, że w ogóle cała Kiszewa stworzyła tradycję festiwalu i to się przyjęło. Ja wiem, że z roku na rok coraz więcej turystów tutaj do was przyjeżdżało, coraz więcej turystów chciało być tutaj z wami, bo wy obdarowujecie czymś najbardziej fantastycznym, czyli dobrym jedzeniem i dobrą atmosferą. Kiszewa to już jest festiwal. Jak się mówi Kiszewa, to się myśli festiwal. Jak festiwal, to Kiszewa. Czy to będą ryby, czy to będzie dziczyzna, czy to będzie cokolwiek, moi drodzy, to najważniejszą rzeczą, pamiętajcie, jest tylko jedno. Ludzie i atmosfera dookoła tego. A tutaj są fantastyczni ludzie. Ja z tymi ludźmi mogę iść na koniec. Czekaj, czy wy słyszycie to, moi drodzy, to skwierczenie? Ja tu bliżej mikrofon dam. I tak powinno być. Nawet jeszcze mocniej. To tak. Musi się nam, moi drodzy, nie bójcie się, jak się nawet przypali odrobinę mięsa, to znaczy, że jest dobrze usmażone. I tak musi być przygotowane to mięso. Ten smak, który zostanie nam tutaj na patelni, później zdeglasujemy sobie winem. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze deglasujemy. Czyli, moi drodzy, umyjemy patelnię winem. O, może tak. Ja chciałbym tylko prosić wszystkich, którzy będą przygotowywać, aby obsmażać z każdej strony. O właśnie. Tak? Z każdej strony. To bardzo ważne, żeby zamknąć to mięso w całości. Wtedy, mówię, gwarancja tego, że będzie soczysty. Zobaczcie. Gulasz. Widzicie? Tak skarmelizowane mięso. Czy tak może być, szefie? Tak, tak. No widać, że temperatura jest odpowiednia. I tak to wygląda. I zobaczcie, z pietyzmem przewracamy sobie każdy kawałek. Bardzo cię proszę. Dokładnie. Pochylamy się jakby nad każdym z kawałków, tak? Przygotowanie dziczyzny naprawdę nie odbiega w jakiś sposób taki szczególny od przygotowania naszych dań takich tradycyjnych, od przygotowania wieprzowiny. Owszem, trzeba trochę więcej uwagi zwracać na przygotowanie samego mięsa, na jego oczyszczenie. Marynowanie. Marynowanie, czyli wyjęcie na dobę przed przygotowaniem obiadu, tak? Zamoczeniem w wodę z odrobiną octu na przykład, jeżeli wiemy, że mamy do czynienia zwłaszcza ze świeżym kawałkiem mięsa, na pewno będzie jeszcze lepszym niż takie, które będzie na świeżo. Pamiętajmy, jest to nieco inny smak niż naszej tradycyjnej wieprzowiny czy wołowiny. Musimy pamiętać o tym, że te mięso, te mięśnie, moi drodzy, one powstają latami. To nie jest tak. Zobaczcie, jaki pięknie. Zobaczcie, nawet tych soków nie ma za dużo. Jest duża temperatura, od razu woda nam ucieka, mięso nie dusi. Marcinie, możemy cię prosić? Mamy zamknięte nasze mięso. Sobie, moi drodzy, tam do Dorotki, do kotła. Dalsze czynności także będą na patelni. I tu odnajdą się wszystkie nasze przyprawy. Ja jeszcze proszę tylko kucharza, aby nieco już w garnku posolił dziczyznę. Tak, aby tam ona odpoczęła, bo to jest też ważne, aby nie od razu zalewać, tylko dokładnie, aby odpoczęła te 10 minut, a w tym czasie my przygotujemy całą zalewę. Dokładnie. Czyli, moi drodzy, dodatki, zobaczcie, na patelnia, patelnia jest skarmelizowana, czyli tak, cukier został na patelni, odrobinę dajemy tłuszczu i teraz wrzucamy sobie warzywa. Ale zacznijmy od czosnku i cebuli. Bardzo cię proszę. Widzicie, moi drodzy, czosnek i cebula, czyli takie dobra nasze narodowe. Cebula słodycz nam da, cebula nada nam bardzo fajnego posmaku. Zobaczcie, jak czasami robicie rosoły, sosy, używamy wszędzie cebuli. Do omasty używamy cebuli, do pierogów używamy cebuli, do wszystkiego jest używana, moi drodzy, cebula. Jest to naszym dobrem. I tej cebuli nie żałujemy. Tą cebulę wrzucamy tyle, żeby było dobrze. Czy to będą, moi drodzy, piórka, czy to będzie duża kostka, nie gra to różnicy. Ta cebula, gotując się nam w tym kociołku, ona się nam rozpadnie. Także tym się nie przejmujemy w ogóle. Ja akurat wywodzę się z rodziny, gdzie mój dziadek był myśliwym, mój ojciec jest myśliwym i moja matka całe życie przygotowywała dziczyznę. Ja uważam, że to jest najfantastyczniejsze mięso. Tylko kwestia jest dobrego przygotowania i obróbki termicznej.
Tak jak tutaj wcześniej Andrzej powiedział, kwestia przygotowania czy zalewy, czy to poleży nam w maślance, bo też może tak, leżeć tak. W maślance. Chodzi o kwasy, chodzi o ocet. To nam wtedy powoduje, że mięso kruszeje. Wrzucamy cebulę? Wrzucamy. I zobaczcie, moi drodzy, cebula teraz zacznie nam tu skwierczeć. Do tej cebuli dorzucimy sobie wszystkie warzywa korzenne, jakie tylko wam wpadną do głowy. Tutaj dorzucimy, moi drodzy, zioła, czy tymianek, czy rozmaryn, czy liść laurowy, ziele angielskie, czy szałwie, którą mamy. Te wszystkie zioła nam wylądują na patelni, ażeby się otworzyły i później wszystko dogara. Możemy dotrzeć czosnek. Już. Bardzo bym prosił. Dorotko, tylko przy ten, nie mamy wyciskarki do czosnku. Pokazuję, co z czosnkiem zrobić, jeśli nie ma wyciskarki. Tniemy na bardzo drobno. I moi drodzy, nic innego jak sól. Zobaczcie, ładna pasta. Sól nam powoduje tak, jak tarka taka się robi na desce. I mamy, zobaczcie, pięknie rozciągnięty czosnek. Tak bardziej wydobędziemy smak tego dokładnie, czosnku. Dokładnie, ten czosnek jest inny. Zobaczcie, roztarty czosnek jest inny. O. Mariusz, jeszcze chciałbym wrócić do tego, jak zdobyć dziczyznę. Tak aby podpowiedzieć. Faktycznie coraz więcej kół łowieckich proponuje sprzedaż dziczyzny w sposób bezpośredni, czyli ja proponuję, skontaktujmy się z myśliwymi z miejscowości, w których mieszkamy. Być może te koła już rozpoczęły taki sposób sprzedaży bezpośredniej dziczyzny i tam można będzie nabyć bezpośrednio od koła oczywiście sztukę nadal w skórze, tak? Taką tuszę, ale myślę, że... Ale zgłosicie się wtedy do Andrzeja, on wam pomoże oskurować. Moi drodzy, skórowanie zwierza nie jest czymś prostym. Trzeba troszeczkę się na tym znać, ale jest to do opanowania, moi drodzy. To żadna sztuka. To tak jak z obieraniem kurczaka. No i oczywiście pozostaje drugi sposób, czyli nabywanie dziczyzny już w sklepach. Ta oferta jest coraz bogatsza, coraz większa. No i też już nieco... Nie szaleją. Tak, te ceny już nie szaleją. Zresztą to wynika też z cen w skupach. Koła łowieckie też już nie mogą liczyć na bardzo wysokie ceny i wiadomo, że... No, to prawda, powiedz mi, cena dziczyzny była niebotyczna, bo bardzo dużo szło za granicę, do Niemiec, tak. Bardzo dużo było wysyłane do Włoch, bardzo dużo było wysyłane gdzie indziej. Także, moi drodzy, teraz dziczyznę macie naprawdę wyciągnięcie dłoni za niewielką cenę. Myślę, że jeżeli chodzi o dziczyznę, no to dzik w skórze, tusza, myślę, że może być już kupiona za cenę około 5 zł za kilogram. Jeżeli chodzi o zwierzynę płową, czyli jelenia, to może być kwota około 12 zł. Jeżeli chodzi o sarnę, no to około 18 zł za kilogram. Powiem wam tak, ja osobiście na zamku, tam gdzie pracuję, w Gniewie, na święta kupujemy sobie 3-4 tusze i tak robimy, przygotowujemy szerokie bufety z dziczyzną. Także w ten sposób możecie, a my tutaj, zobaczcie, moi drodzy, przygotowaliśmy nasze warzywa, które skarmelizowały i te warzywa, moi drodzy, za chwilę trafią do gara, tylko podlewamy je, to białe, tam mamy czerwone. Czerwonym winem. Czerwonym winem. Tak, oczywiście. Czerwone wino, półwytrawne, najlepsze. Oczywiście jak najwięcej, nawet potem podlejemy jeszcze oczywiście w garnku i kończymy oczywiście przyprawami, które też tutaj trafiają. Może szałwia, co ty na to? Może być. Szałwia, odrobinę szałwi, moi drodzy, odrobinę rozmarynu, moi drodzy, to wszystko wrzucamy sobie, jest liść i to wrzucamy sobie do naszej dziczyzny, za chwileczkę do garka. Niech ten pieprz nam przeniknie, wyostrzy smak. I co jeszcze? I kończymy koncentratem pomidorowym. To też nada gulaszowi tej pięknej barwy, tej czerwonej barwy, która no także przecież musi cieszyć oko.
Moi drodzy, my teraz z Andrzejem idziemy się przejść nad cudowne jezioro i wracamy do Was za jakiś czas. Pokażemy Wam, jak to cudownie smakuje. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W trakcie gotowania próbujemy, czy czegoś nie trzeba dorzucić, moi drodzy. A ja tam spokojnie. Będzie bardzo gorące. No, moi drodzy. Andrzej, ty tu masz rękę. Powiem tak, bukiet przypraw idealnie dopasowany. Fantastyczna atmosfera, fantastyczna przyroda. Fantastyczny Andrzej, fantastyczny gulasz. Moi drodzy, czekamy jeszcze 20 minut. Zagęszczamy gulasz. Mąką. Gotowe. Czekamy jeszcze na zagotowanie i za chwilę możemy jeść. No i on się już zrobił. Moi drodzy, tak fantastycznego gulaszu dawno nie jadłem. Moi drodzy, naprawdę dzik rozpływa się w usta. Odrobina słodyczy, kwasowość wina i te fantastyczne kopytka. Naprawdę gratuluję Ci. Alan, gratuluję Ci, jesteś mistrzem w tym, co robisz, naprawdę. Czy my to nagraliśmy? Mamy to, jak mistrz gratuluje mistrzowi, tak? To bardzo miło. Ale... Dziękuję, to oczywiście też Twoja praca i wspaniałe wybory co do przypraw. Natomiast faktycznie chcieliśmy pokazać, że osoba nie będąca kucharzem zawodowym, dziczyznę może zrobić. I nie tylko myśliwy może zrobić wspaniałą dziczyznę. Zapraszamy do tego, żeby sięgać po nią i korzystać z darów naszej natury. Drodzy, zapraszamy i do miłego zobaczenia, moi drodzy, już za rok. Jeszcze, trzymajcie się. Jeszcze po łyżeczce na koniec. Panie Andrzeju, zapraszam zatem tutaj do mnie. Co prawda troszeczkę dym gryzie w oczy i pewnie ze łzami w oczach będziemy wspominać ten sam urok. Tak, tą edycję, trzecią edycję, która nam upłynęła, tak jak to dziś w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej kuchni pod hasłem dziczyzny i dzika, ale również przecież upłynęła nam pod hasłem dobrej zabawy na scenie w tej drugiej części, części estradowej festiwalu. Tak, my łączymy tym festiwalem zarówno jakby część kulinarną i artystyczną. Promujemy lokalne talenty, ale zawsze staramy się też o to, aby podczas tego wydarzenia gościła w Starej Kiszewie przynajmniej jedna gwiazda dużego formatu. Było niebezpiecznie. Ta pogoda, o której już dzisiaj mówiliśmy, był taki moment, kiedy z panem wójtem zastanawialiście się, czy nie podjąć decyzji o zakończeniu wydarzenia, o zakończeniu festiwalu. To prawda, no gdzieś półtorej godziny po rozpoczęciu przeszła przez Kiszewę nawałnica, deszcz nawalny, wiatr. Było i strasznie, faktycznie tak. Był moment, w którym bardzo poważnie to rozważaliśmy. Na szczęście wszystko zakończyło się pomyślnie. Luna Park na chwileczkę musiał przestać funkcjonować. Bo festiwal Kiszewskie Smaki to nie tylko gotowanie, aczkolwiek ono jest najważniejsze, chyba najprzyjemniejsze dla nas, ale też wszystko, co dzieje się poza tym na stadionie, czyli też Luna Park, mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla całych rodzin, stoiska handlowe, także naprawdę jest to olbrzymia impreza. Przygotowywana też przez długie miesiące i dlatego tak. Jak niewiele trzeba, żeby właściwie
przez pogodę zepsuć pracę wielomiesięczną. Ludzi, tak. Ale zespół Quest, który był również gwiazdą edycji trzeciej, wystąpił tylko z 15-minutowym opóźnieniem, a potem ta gwiazda, o której pan mówił, czyli zespół Bayerful, dał piękny koncert i warto było na niego poczekać. Wisienką na torcie całego festiwalu, jeśli chodzi o tę część estradową, był pokaz Tańca z Ogniami, Fire Show. Grupa Fire Fanatic ten pokaz przygotowała. Przepiękny. No, piękne połączenie, choreografia, taniec i umiejętność oczywiście żonglerki ogniem. Fantastyczne, zostało to w naszych pamięciach. Pamięci potem zabawa taneczna, na którą też chętnie przybywają i turyści, i mieszkańcy gminy. Tak ten festiwal zapamiętamy, ale warto powiedzieć, że festiwal poza naszym mistrzem w kuchni Mariuszem i gośćmi, których on zaprasza do kuchni, czyli kołami gospodyń wiejskich, to także staramy się promować lokalnych gastronomów, tak, lokalne miejsca, w których można dobrze zjeść. I podczas trzeciego festiwalu była z nami Karczma Wiking. Karczma Wiking to szef kuchni tej karczmy, też prezentował menu tej karczmy, było się czym pochwalić. No, i pięknie, naprawdę. Pięknie się uzupełniali wtedy mistrzowie kuchni. Tak, no, no, tak jak Mariusz, Mariusza z nami teraz przez chwilę nie ma, to możemy troszeczkę o nim porozmawiać. Mariusz zawsze podkreśla, że się uczy i od tych naszych pań gospodyń i od wszystkich innych, bo to chyba tak jest z kuchnią, tak jak tutaj też pan mówił, że cały swój czas do swego się ciągnie. Tak. My z Mariuszem też podzielamy tę pasję łowiecką i dlatego pewnie i w jego kuchni też ta dziczyzna króluje. No, ach, króluje w moim tak, domu. Tak, moglibyśmy tak mówić. I w karczmie Wiking również. Moglibyśmy tak rozmawiać i wspominać. Tę edycję była faktycznie wyjątkowa i myślę, że długo, długo pozostanie w naszej pamięci. I gdzieś tam pewnie kolejne będziemy do tej trzeciej porównywać. Między innymi zaklinając pogodę. Dokładnie. No to wspominajmy wszystkie edycje festiwalu Kiszewskie Smaki. Nie możemy być na żywo, ale jesteśmy z Państwem w ten oto sposób, troszeczkę wirtualnie, troszeczkę online. Tęsknimy za Państwem. Tęsknimy? Tęsknimy. Do zobaczenia w realu. Do zobaczenia.